krótkie podsumowanie mojej wizyty w Warszawie. Pojechałem zobaczyć, jak to faktycznie wygląda, jacy są to ludzie. No i muszę przyznać, że bardzo miło byłem zaskoczony, bo faktycznie wszyscy są bardzo fajni, bardzo mili, bardzo otwarci. Konferencja była zorganizowana przykładnie. Nawet nie wiem, kiedy ten czas zleciał, powiem szczerze, a w sumie od 10 do 18 ja jeszcze wyszedłem przed końcem, troszkę zniknąłem po angielsku. No ale mam pewne dzisiaj jeszcze sprawy do załatwienia u siebie w Kielcach na miejscu, tak więc muszę poginać do domu, a że to wszystko mogłoby trwać jeszcze pewnie ze 3 dni, bo i pytań, i prelegenci na tym spotkaniu byli bardzo zacni, począwszy od mega gwiazd polskiej sceny YouTube'a, poprzez gwiazdki YouTube'a, no i oczywiście również były firmy, które zajmują się całą obsługą medialną, może nie medialną, którzy pozyskują partnerów strategicznych, reklamowych właśnie dla takich twórców na YouTube'a, oczywiście dla tych twórców, którzy już tam mają jakiś swój wkład, są jacyś się tam liczący na YouTubie, no bo wiadomo, że to nie jest dla kogoś, kto ma 1000 subskrybentów i kilka wyświetleń. Także też bardzo ciekawie trochę o takich kulisach, jak się to wszystko organizuje. Był Krzysztof Gonciarz, który opowiadał dwa razy w dwóch panelach występował. W pierwszym dość sporo powiedział właśnie o takim wstępie, jak to w ogóle wszystko wygląda. Opowiedział trochę o swojej książce, którą myślę, że będzie warto do swojej biblioteki nabyć. Także czekam z niecierpliwością, kiedy się ona pojawi. Później właśnie sami widzicie, kto tam brał udział, to nie trzeba nikogo przedstawiać. Tak jak mówię, bardzo sympatyczni ludzie, otwarci, kreatywni. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczony i bardzo mi szybko i miło ten czas minął. Jedynym minusem tego wszystkiego, nie wiem, czy to było przez organizatora, czyli Maćka Mediafana specjalnie, kiedy pojawił się temat, bo byli również przedstawiciele Google'a, YouTube'a, którzy się jak gdyby tym naszym polskim rynkiem opiekują, kiedy zaczęła się dyskusja na okoliczność właśnie programów partnerskich, a w szczególności problemów, jakie się pojawiają, związanych z prawami autorskimi, ze zgłoszeniami, które pojawiają się fałszywymi odnośnie roszczeń do praw autorskich. Ten temat myślę, że interesował bardzo, bardzo wiele osób na widowni i niestety był on bardzo szybko obcięty przez prowadzącego. Także ja myślę, że jeżeli by była cała konferencja właśnie temu tematowi poświęcona, to również ona by w zupełności wypełniła ten czas, który tam był. Ja rozumiem, że były pewne ograniczenia czasowe, ale to nie zmienia faktu, że tutaj czuję pewien niedosyt, bo sam miałem jakieś tam pytania, niejasności. Co prawda ja nie biorę udziału ani w programie partnerskim, ani na tym swoim kanale żadnych adsensów nie mam powłączanych, ale byłem tak z czystej ciekawości zainteresowany, jak to wygląda, ponieważ niejednokrotnie trafiają się informacje, przeglądając kanały różnych osób, które mam zasubskrybowane, że właśnie są takie fałszywe zgłoszenia odnośnie roszczeń co do praw autorskich, ich filmy są blokowane, ich kanały są blokowane i ta kwestia nie została do końca wyjaśniona, te odpowiedzi były takie trochę wymijające. Nie wiem, wydawało mi się, że właśnie osoby z ramienia giganta i troszkę tak wymijająco na te pytania odpowiadały, a wręcz nie wiem, no wydawało się, jakby w ogóle mówili troszeczkę nie na temat. No i to jest właśnie ten jeden niedosyt, który mi został. Zapraszam wszystkich, jeżeli będzie jeszcze kiedykolwiek taka konferencja, do wzięcia udziału, bo naprawdę było bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Miłym również zaskoczeniem, bo powiem szczerze, że trochę się tego obawiałem, że na takim spotkaniu będzie głównie tematy młodzieżowe, będzie bardzo dużo młodzieży, wręcz dzieci,
A tutaj okazało się, że dość sporo osób przyjechało właśnie w wieku już takim, no, pogimnazjalnym, powiedzmy to, trochę studentów, trochę już ludzi starszych po studiach. Tak więc naprawdę przekrój był dość spory. Nie byli to tylko vlogerzy znani i oglądani przez wszystkich, ale było też również sporo osób takich, którzy zajmują się jakąś taką niszową twórczością na YouTubie. I oni, widziałem, że również mieli dużo pytań odnośnie właśnie tych praw autorskich, że ten system zgłaszania i od razu stawiania człowieka pod ścianą jest, no, uciążliwy, no nie tylko dla gwiazd, które są nękane różnego rodzaju dowcipami w cudzysłowie, ale również dla osób, które chcą swój materiał autorski, do którego mają pełnię praw, wstawić do YouTube'a i pojawiają się jakieś błędne interpretacje tego całego automatu, który pomimo tego, że oni wstawiają swój autorski content, swój autorski materiał, automatycznie wrzucają do zastrzeżony, jako materiał zastrzeżony i taki, który nie może być użyty do zarabiania kasy. Dużo właśnie było poświęcone temu tematowi. Myślę, że to jest właśnie, no, główny był temat w zasadzie tego całego spotkania, jak zarabiać na YouTubie. I powiem szczerze, że no faktycznie jest to dość ciekawe, jest tam spory potencjał. Mogę teraz tylko zazdrościć tym młodym ludziom, którzy mają energię, potencjał i czas na to. Zachęcam generalnie wszystkich, jeżeli macie jakieś pomysły, macie czas, macie chociaż podstawy sprzętowe i podstawy, jak z tego korzystać, jak to montować, zachęcam do właśnie rozpoczęcia swojej produkcji, bo macie naprawdę duże szanse, żeby coś osiągnąć i robić to, co lubicie, właśnie siedząc w domu. Była poruszana fala tego hejterstwa na tym YouTubie, tych wszystkich tematów, które gnębią, no, tych dużych twórców, nie bójmy się tego powiedzieć, bo cóż ja mogę mówić z tą niewielką ilość subskrybentów w porównaniu, nie wiem, z tymi wielkimi, jak tam Rog, Rojo czy Lekkostronnicy byli, też bardzo sympatycznych dwóch dżentelmenów. Mam ich oczywiście u siebie w subskrypcjach, oglądam jak tylko czas mi na to pozwala i faktycznie ci ludzie na żywo również wychodzą w ten sam sposób jak na tych swoich produkcjach, na tych swoich firmach. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajna grupa. To tyle z takiej krótkiej relacji. Oczywiście mam tam trochę materiału wideo ponagrywane, ale będę go udostępniał głównie w ten sposób, bo cała relacja była w jakiś sposób rejestrowana i myślę, że ona się pojawi prędzej czy później na YouTubie i będzie każdy mógł się zapoznać z tym, co było tam powiedziane. Naprawdę były dość ciekawe rzeczy dla wszystkich, którzy się tym interesują i myślą właśnie o tym, żeby zacząć tworzyć, zacząć na poważnie swoją przygodę z YouTubem. Myślę, że to będzie wyśmienity materiał, który trochę otworzy oczy i pokaże, jak to faktycznie wygląda. Tak jak mówię, jedyny niedosyt to była kwestia tej ochrony praw autorskich, która, jak wszyscy podkreślali, jak jeden mąż, pozostawia wiele do życzenia właśnie w wykonaniu naszego ulubionego YouTube'owego portalu.